Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ostatnio dostałam w ciągu 12 godzin dwa upomnienia o to, żeby wrócić na kanał. No więc wracam. Jeszcze z niedoleczonym od półtora miesiąca COVID-em, więc przepraszam bardzo. Ale naprawdę w ciągu ostatniego roku dwa razy miałam COVID i to mi po prostu tak wyżarło mózg, że naprawdę ciężko jest mi mówić, myśleć. Bardzo przepraszam, szczególnie, że prowadziliśmy wspieranie kanału, a po prostu mało go prowadzimy. Mam całą torbę suplementów, które mają mi pomóc na mózg, nawet lewodopę, ashwagandę, echinacea na odporność, cynk. Okej, a teraz już przechodzę do tematu. Chodzi o niedocenianie własnych kompetencji, własnej wiedzy, własnych zdolności, możliwości w danej dziedzinie. W związku z czym często osoby z zespołem Aspergera wykonują zawody znacząco poniżej swoich kwalifikacji. Jest taki bardzo fajny termin klątwa wiedzy. On się wywodzi głównie z ekonomii, z nauk ekonomicznych. Jest to sytuacja, w której osoba z dużą wiedzą nie rozumie, nie zdaje sobie sprawy, nie potrafi się wczuć, jak to jest tej wiedzy nie mieć. Nie przypuszcza, nie dopuszcza, nie zdaje sobie sprawy z tego, że inni jej nie mają i mówi w sposób, który jest po prostu niezrozumiały. To bardzo budzi agresję często, to jest odbierane jako zadufanie w sobie, jako wywyższanie się, jako pogardliwość. A określenie klątwa jest znakomite, dlatego że osoba, która to robi, jest właśnie jakby przeklęta, dlatego że ona nie robi tego po to, żeby się wywyższyć, nie robi tego z żadnymi złymi intencjami, nie robi tego z jakiegoś zadufania, tylko właśnie z szacunku do innych. Jest to bardzo częste w zespole Aspergera, dlatego że my mamy braki teorii umysłu, to znaczy ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak to jest nie być nami, jak to jest być kimś innym, w związku z czym jest nam ciężko wyobrazić sobie, że ktoś nie wie tego, co my. Dzisiaj chciałam omówić drugą stronę efektu Dunninga-Kriegera. Dostali Antynobla w 2000 roku za swoją teorię, co nie znaczy, jak w wielu przypadkach psychologii, że to jest kompletna bzdura.